Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na czwartkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji i na początek indeks S&P 500. Krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. No i ta wczorajsza sesja zdecydowanie nie należała do najlepszych z perspektywy giełdowych byków. Główne amerykańskie indeksy odnotowały naprawdę spore spadki. Dow Jones akurat wyszedł najlepiej na tej wczorajszej sesji, chociaż i tak stracił niemal 1%. S&P 500 spadł o 1,38%, natomiast najbardziej zdecydowanie ucierpiał technologiczny indeks Nasdaq Composite na tej wczorajszej sesji i spadł o ponad 2%. Jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, przed otwarciem czwartkowej sesji obserwujemy kontynuację spadków, natomiast na zdecydowanie mniejszą skalę, jeśli spojrzymy na rynek kontraktów terminowych. Kontrakty na indeks Dow Jones spadają skromnie o 0,20%, natomiast kontrakty na indeks S&P 500 przed otwarciem sesji tracą tylko 0,35%. Tak więc minimalne spadki, zapowiada się przynajmniej na ten moment kontynuacja tego słabszego sentymentu, który był zauważalny podczas wczorajszej sesji. Natomiast jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, dzisiaj pojawi się sporo publikacji dla amerykańskiej gospodarki. Między innymi niedługo cotygodniowe dane na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych się pojawią. Potem natomiast już po rozpoczęciu sesji najpierw pojawi się odczyt indeksu PMI dla sektora usługowego. Tutaj rynek spodziewa się odczytu PMI na poziomie 52,4 punkta, co wskazywałoby na wzrost aktywności w sektorze usługowym. I niedługo potem o 16 pojawi się raport ISM dla usług, również dla gospodarki Stanów Zjednoczonych za lipiec. Tutaj rynek spodziewa się indeksu ISM na poziomie 53 punktów. I potem jeszcze też w sumie w tym samym czasie co raport ISM opublikowane zostaną dane na temat zamówień w przemyśle, zamówień na dobra trwałego użytku i zamówień na dobra bez środków transportu. Ale przejdźmy już do pierwszej spółki na dzisiaj, jaką przygotowałem dla Was, czyli Qualcomm, producent chipów. Wyniki Qualcomm za trzeci kwartał roku obrotowego okazały się w miarę spójne z oczekiwaniami rynku, natomiast prognozy są jednak rozczarowaniem. Spółka wciąż zauważa słaby popyt na elektronikę. Rozczarowaniem jest szczególnie rynek chiński, gdzie oczekiwano bardziej dynamicznego ożywienia, a w rzeczywistości dostawy smartfonów ogólnie w drugim kwartale spadły w Chinach o 5%. Ponadto Qualcomm nie spodziewa się żadnych przychodów od chińskiej firmy Huawei do końca roku, gdyż spółka nie posiada licencji na sprzedaż chipów 5G dla Huawei, posiada licencję tylko na sprzedaż chipów 4G. Qualcomm prognozuje przychody rzędu około 8,5 miliarda dolarów w czwartym kwartale. Rynek oczekiwał sprzedaż na poziomie 8,7 miliardów dolarów, dlatego też ta prognoza jest rozczarowaniem. Prognoza zakłada też około 1,90 dolara zysku na akcję, natomiast to jest spójne z konsensusem. Spółka poinformowała również o planach redukcji etatów. Całkowite przychody w trzecim kwartale wyniosły 8,44 miliarda dolarów i były odrobinę niższe od oczekiwań. Rynek oczekiwał 8,5 miliarda. Zysk na akcję natomiast wyniósł 1,87 dolara i było 6 centów wyższy od konsensusu. Rekomendacje dla firmy Qualcomm: 25 rekomendacji kupna, 13 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj, czyli Shopify, również przedstawiło wyniki za ostatni kwartał. Wyniki Shopify przebiły oczekiwania rynku i dodatkowo spółka przewiduje solidny wzrost w bieżącym kwartale. Stabilizacja otoczenia gospodarczego sprzyja popytowi w branży detalicznej i coraz więcej sprzedawców wystawia się na platformie e-commerce Shopify. W drugim kwartale przychody spółki wzrosły o 31% do 1,69 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 1,62 miliarda, tak więc powyżej oczekiwań. W maju spółka zdecydowała się na redukcję etatów o 20% i zbycie swojej działalności logistycznej. I w rezultacie poniosła jednorazowy koszt rzędu 1,7 miliarda dolarów w tym ostatnim kwartale, co skutkowało stratą operacyjną rzędu 1,6 miliardów dolarów. Natomiast pomijając to zdarzenie, zysk na akcję wyniósł 14 centów i było 7 centów wyższy od oczekiwań. Shopify prognozuje, że wzrost przychodów w trzecim kwartale przekroczy 20% i to jest
może wzbudzać optymizm u inwestorów, bowiem rynek szacował wzrost rzędu 17%. Rekomendacje dla Shopify: 18 rekomendacji kupna, 28 rekomendacji trzymaj i 4 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli Electronic Arts. Teraz spojrzymy trochę na branżę gamingową. Akcje Electronic Arts spadły wczoraj o ponad 7%, mocny spadek po publikacji rozczarowującej prognozy przychodów dzień wcześniej. Spółka znajduje się teraz w trudniejszym położeniu, przeżywa trochę trudniejszy okres ze względu na rosnącą konkurencję w branży gamingowej i też mniejszą skłonność konsumentów do wydatków. Wysoka inflacja nie pomija graczy, którzy bardziej zachowawczo podchodzą do zakupów i skupiają się głównie na tych ulubionych seriach swoich ulubionych wydawców gier. Najnowsza gra od EA, Star Wars Jedi Survivor, osiągnęła dobre wyniki, ale mikrotransakcje z shootera online Apex Legends przyniosły mniejsze przychody i CFO Stuart Canfield właśnie informuje, że właśnie te niższe przychody z Apex Legends są powodem tych słabszych wyników w minionym kwartale. Przychody EA w pierwszym kwartale roku obrotowego wyniosły 1,58 miliarda dolarów, oczekiwano 1,59 miliarda dolarów. Pozytywnym zaskoczeniem był zysk na akcję na poziomie 1,14 dolara, czyli o 12 centów więcej niż zakładał konsensus. Spółka prognozuje, że sprzedaż w bieżącym kwartale sięgnie około 1,75 miliarda dolarów i to jest sporym rozczarowaniem dla inwestorów. Rynek spodziewał się raczej sprzedaży w okolicy 1,8 miliarda dolarów. Rekomendacje dla Electronic Arts: 17 rekomendacji kupna, 15 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.